Igora Grodzieckiego. 14 stycznia 2019 roku radni Sejmiku Śląskiego niemal jednogłośnie przyjęli uchwałę. Rok 2019 w województwie śląskim rokiem świętego Melchiora Grodzieckiego. Wniosek w tej sprawie złożył biskup bielsko-żywiecki Roman Kindel, a postać męczennika Koszyckiego przedstawił na forum sejmiku wikariusz generalny ksiądz Marek Studencki. W przekonaniu księdza biskupa upamiętnienie rocznicy męczeństwa świętego Melchiora przyniesie wymierne korzyści edukacyjne i społeczne. Jedną z nich jest nasze dzisiejsze spotkanie. A gospodarzem tego wydarzenia jest ksiądz Tomasz Sroka, dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiej Szkoły Podstawowej w Cieszynie. I to właśnie księdza proszę o zabranie głosu. Bardzo serdecznie pragnę jako dyrektor Katolickiego Liceum imieniem świętego Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie przywitać wszystkich przybyłych. Księdza Marka Studenckiego, wikariusza generalnego diecezji bielsko-żywieckiej, panią Marię Liwczak, dyrektora Stowarzyszenia Świętego Jana Sarkandra w Cieszynie, pana Mieczysława Szczurka, starostę cieszyńskiego, panią Gabrielę Staszkiewicz, burmistrz miasta Cieszyna, pana Michała Rajwę, dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Cieszyńskiego, panią Jolantę Dawidowicz-Macurę, dyrektora Liceum imieniem Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie, pana Mariana Dębinioka, dyrektora Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz panią Marię Grzyb, naszego członka honorowego tego wydarzenia. Witam bardzo serdecznie wszystkich uczniów Liceum Antoniego Osuchowskiego, Technikum Budowlanego wraz ze swoimi nauczycielami, wychowawcami oraz wszystkich uczniów placówek naszych katolickich w Cieszynie. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do wysłuchania, zobaczenia spektaklu, który jest przygotowany specjalnie na ten rok, na tę okazję przez panią Agatę Górek, polonistkę uczącą w Liceum Katolickim i w Liceum Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie wraz z młodzieżą. Jest to młodzież, która uczy się obecnie w liceum, a także są to absolwenci. Tytuł Moc Sławy jest ten, co godzi się z klęską. Bardzo serdecznie życzę dobrego odbioru i tak jak pani Agata zapowiadała, kiedy przygotowywała ten spektakl, że jest to pokazanie życia świętego Melchiora Grodzieckiego, ale w takiej otwartości na współczesność. Serdecznie zapraszam. Będą ci złorzeczyć. Lepiej byś przepadł bez wieści. Panie, proszę przyjdź.
Lata jego życia przypadły na trudną sytuację polityczną, a raczej wyznaniową. Kościół rzymskokatolicki na tych ziemiach w XVII wieku znalazł się w trudnej sytuacji. Księstwo cieszyńskie było terenem zaciętych walk społecznych i religijno-politycznych starć katolików z protestantami. Niezwyciężony naród, gdy zbrojny pamięcią, choć trudno w cieniu miecza ocalić nadzieję. Kim był Melchior Grodziecki? Jakie było jego życie? Jego posługiwanie zakonne i kapłańskie. Czym sobie zasłużył na wniesienie go do chwały ołtarza? Gdzie kryjesz się, człowieku, któregośmy chcieli napoić pieśnią, myślą uweselić? Toć dla ciebie wyszliśmy z domu rodzinnego, szukając i nukając nie wiadomo czego. Z tego światła, co ciebie tak oświecić miał, ogarek tylko został i parzy nam ciało. Ze słów składanych dla twojej obrony. Urodził się w 1584 roku w Cieszynie na polsko-morawskim pograniczu. Był synem Henryka, kasztelana cieszyńskiego. Grodzieccy to stary ród polski wywodzący się z gniazda Radwanitów w Małopolsce, skąd przybyli w Cieszyńskie jeszcze w XVI wieku, otrzymując w posiadanie wieś Grodziec. Grodzieccy mocno przeciwstawili się wprowadzeniu luteranizmu jako oficjalnego wyznania w księstwie.
Protestantyzm szybko się rozprzestrzenił i zyskiwał wielu zwolenników. W Cieszynie dominikański kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, obecnie pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny, przyszedł w ręce ewangelików. W rezultacie Grodziec pozostał jedną z niewielu wsi katolickich na Cieszyńskiem. W duchu tego wychowania potoczą się dalsze losy Melchiora, osieroconego we wczesnym dzieciństwie. Wychowaniem trzylatka zajmowali się dziadkowie, Helena i Maciej Grodzieccy, rezydujący wtedy na zamku w Grodzie. W roku 1595 udało się podróż do Wiednia, do znanego kolegium jezuickiego, w którym było mnóstwo polskich szlachciców. Witania piją, zioła po polach wędrują, klony się pochyla. W chmurę uderza wiatr, chmura przemija. Płacze matka, dzień się unosi, strumień przecieka. Fale igrają łagodne, dnem rozdzwonione. Rosa dojrzała, świerki się srebrzą, trawa przecieka. Płacze matka, śpiewa ptak, światło zgaszone. Prawdopodobnie jeszcze w Wiedniu Melchior powziął zamiar wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego. Zatoka lasu wstępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi Ciebie. Przedwieczne słowa. Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co razem z zatoką lasu wstępuje w dół każdym zboczem.